Dzień dobry. Dzień dobry, kochani, witajcie w naszym sobotnym, pięknym dniu. Dzisiaj jedziemy na basen, a potem widzimy się ze znajomymi i Agnieszka pewnie zrobi pizzę, mam tu nadzieję. Tu jestem. Dobrze, idziemy do samochodu. Lajra, gdzie jedziemy? Basen. Koło, proszę. Leo. O, mamuśka, co ty żeś to zrobiła? Ja chyba leżałam, jak nie było dzieci. Mamuśka leżała. W kierunku jazdy. Nasze foteliki mają 5 gwiazdek, czyli najwięcej. Bo nie obracają się o 360 stopni. Obracają tyłem do kierunku jazdy i słuchajcie, ja nie wiem. Tak, tyłem. Ja nie wiem, jaka ilość osób, bardzo, ale to bardzo dużo osób jeździ przodem. Nie przodem, tyłem do kierunku jazdy, kochani. Tak, ty. Nie jest ważne to, że dziecko ma widzieć widoczki, tylko ma widzieć. O, tutaj ma widoczki. Są takie lustra ze 20 zł, nie wiem, 40, 50, nie pamiętam. Nie, tanie, 30 chyba. No, 30 zł, dzieci was widzą, wszystko jest ok. W sumie bardzo fajnie, że jedziemy na basen. Pogoda dzisiaj nie jest w sumie zbyt ciekawa, więc bardzo fajnie, że jedziemy na basen. Tak powiedział mi Kamil, zresztą tak. Końcówkę słyszeliście. 2, 1, hopa! I opa! Jeszcze będzie zaraz, poczekaj. Jeszcze będzie zaraz, poczekaj. Nie, tu nie będzie. Tu będzie, będzie tutaj zaraz za zakrętem. Basen! Basen! I uwaga, będzie hopa. Jeden i... Hopa! Hopa! Te leżące, wiecie, spowalniacze dla Lajry to jest hopa. Fajnie. Powiedziała fajnie. Jeden... Hopa! O, i w ogóle podjechaliśmy do takiej restauracji. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, nie wiemy, to są takie złote łuki. Coś zamówimy, nie wiem, może kawę? Dobra, to średnio lata może dzisiaj, wyjątkowo. Oj. Tutaj grają sobie w squasha, tutaj idziemy na górkę, o, żeby... Jest Adrianna, właściciel na szkoły. O, Adrianna, swim. Tutaj chodzimy na zajęcia. Chodzimy do Adrianny, bardzo w ogóle jest sympatyczna i bardzo fajne zajęcia są, więc możecie też chodzić tutaj na warszawiankę razem z nami, z Leo i z Lajrą. Przebrany, przebrana, idziemy wszystko. Będzie plum plum, plusku plusku będzie? Tak, będziemy zjeżdżać, super! Co to za pluskanie, proszę pana? Kończymy basenik. Siedem. Koniec.
Kwiatowa. Jeden. Jesteśmy już po basenie i słuchajcie, jesteśmy teraz w premium. Tak, jesteś w premium Max Burgers. Czy tam w Max Premium Burgers? No właśnie. I teraz, dlaczego tu podjechaliśmy? Nie wiem, czy wiecie. Dlatego my tu jeździmy, dlatego że oni mają burgera w sałacie. Czyli nie ma bułki, która jest dosyć kaloryczna, no i tak średnio zdrowa. Samo mięsko jest bardziej zdrowe niż mięsko z bułką. I dodatkowo jest to miejsce, które ma drive-thru. I dzieci nam śpią w samochodzie po basenie około 2 godziny, więc one sobie śpią. My sobie zjemy, bo jesteśmy po basenie głodni, wiadomo. Jednocześnie będziemy sobie oglądać pewnie jakiegoś YouTube'a albo posłuchamy sobie jakiegoś audiobooka. No i w sumie tyle. A nie mieliśmy ćwiczyć nieprzerywania, bo właśnie teraz mi przerwałaś. Nie, przerwałam najpierw, ogarnęłam się i potem poczekałam, aż skończysz. Nie skończyłem. Ale nie wiedziałam. Okej, ale ćwiczmy, no dawaj. Dodatkowo tutaj jest Biedronka. Więc też zrobimy zakupy a propos pizzy, bo będzie Piotrek i Agnieszka i też będzie trener Marta. Marta oczywiście jest jakby naszą znajomą plus jakby większą znajomą Agnieszki. Więc tak tylko jakby chronologicznie wam tutaj to przedstawiam. Ale jeszcze a propos, nie przerywaj kochanie, a propos Premium Burgers. Mają na stronie napisane, że mają 10% zniżki, tylko że potrzebna jest jakaś tam naklejka drive-thru czy coś takiego. O którą? O którą? Co o którą? Należy poprosić w okienku i wtedy poprosiliśmy. Przy zamówieniu. I zanim poprosiliśmy, to Ola mówi, pewnie podjedziemy i powiedzą, że nie mają. No i podjechaliśmy i mówią, a pan mówi, no tylko sprawdzę, czy mamy. Czy jeszcze są? Ale ja bym powiedział, a co mnie to interesuje? Przecież zaraz, no to jest... Jak to? Ja to jadę specjalnie, bo wiem, że mam 10%. Nie, 10% przy następnym zamówieniu. Przy następnym? Nie, faktu, że jesteśmy tu chyba czwarty raz, nadal nie mamy tej naklejki, więc jakby warto w końcu ją wziąć. Więc nie wykluczajmy się dzisiaj o 10%, bo ty jest napisane na stronie, że jak poprosisz na naklejkę, to przy następnym dostajesz 10%. Mhm. Ale nie, no okej, okay. Taki system, okej, okay. Tylko niech mi dadzą naklejkę. Chcemy tą naklejkę, a jak nie, to za chwilę powiemy, że jej nie dostaliśmy i nie będą was lubić. O. Dodatkowo, słuchajcie, oglądamy na przykład ostatnio, też my czasami oglądamy vlogi innych i stwierdziliśmy, że nie będziemy się tak jakby kryć, tak jak większość osób. Żebyście słyszeli nas. Nie będziemy się kryć tak jak większość osób z tym właśnie, kogo oglądamy i na przykład oglądamy Agę Sawę. Bardzo polubiliśmy jej vlogi, wcześniej jakby nie znaliśmy jej, więc no... Fajne są takie, bo ona chodzi do terapeuty. Tak, łączy nas to, że ona też chodzi do terapeuty. W ogóle podobno będzie kończyć swoją terapię, więc jakby mi się bardzo podoba i takie podejście do życia. Dodatkowo jej vlogi mają taką spokojną muzykę, są takie chill, ona ma taki przyjemny głos i chyba z tego powodu ją lubimy. Ale uwaga, przepraszam, że ci przerwałem, ale to jest akurat istotne. Aha. Bo my nie do końca ją lubiliśmy ze względu na to i zastanawialiśmy się, dlaczego ją ludzie oglądają, przecież jest taka spokojna. To nie, że nie lubiliśmy, tylko zastanawialiśmy się, jaki jest fenomen, tak? Tak. No, dlaczego? Nadal tego nie wiem. Ja wiem, dlatego że porusza bardzo... Tak, jest bardzo taka prawdziwa i porusza takie tematy... Tak. Wiesz, jak mówi na przykład, o, ale spierdoliłam, tak? To mówi, ale spierdoliłam, a nie, oj, ale zepsułam. Tak wygląda mój hamburger, czyli tutaj jest... W sumie to jest pomidor, cebula. No, taki wygląda burger w sałacie, no. Nie, powiem ci, że... Spoko? No nie jest dobrze. A co, nie ma sosu? W ogóle. Co? No weź pokaż do kamery, no weź pokaż. Ja też. Co ty gadasz? Nie, przepraszam, czy jest sos? Nie, gdzie? Jest, pod pomidorem, widzisz? Pod pomidorem? Serio? Nie, no jest. A u mnie też może pod pomidorem. Dobra, odwracamy honor. Niestety nie mieli naklejek. Tak, czyli tej zniżki nie będziemy mieli. Słuchajcie, okej, zdarzają się różne sytuacje, to nie jest wina pana w okienku, więc jakby byliśmy dla niego mili, tak, że nie ma naklejek. Natomiast gdybym to ja była menedżerem tego lokalu, albo tym panem, nie wiem, że on jest decyzyjny, to wiecie, co ja bym zrobiła? Ja bym powiedziała, bardzo przepraszamy, skończyły nam się te naklejki, natomiast w związku z tym, że on daje rabat na następny czas i państwo tego rabatu nie dostaną, no bo będziecie jakby kolejny raz musieli do okienka innego podjechać po taką zniżkę, to dzisiaj macie 10% rabatu. Albo to w takim razie dajemy państwu drugą kolę zero gratis. Bardzo przepraszamy za tę sytuację. Niestety tak się nie wydarzyło. Bardzo nam przykro, w związku z tym nie rekomendujemy tego miejsca. Ale zjemy. No, smacznego. Jest Kamil. Jeszcze nie pal, Aga, mówię ci, nie pal. Zapalisz bliżej. No brawo. Brawo, brawo. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto
100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Czekaj, co trzeba? O, to się stało. Gdyby pożaru nie było. Zemdleję zaraz. Zgasło. Dziękuję. Proszę. Jezus Maria. Zobaczcie, co się wydarzyło. Patrzcie, już dostałem prezent na urodziny, więc jeżeli ktoś chce na moje urodziny jakieś prezenty, to jak najbardziej jestem za. I to był pomysł. O, tu jest Marta. Cześć Marta. Cześć Kamil. Jest Agnieszka i Piotrek. Maksa oczywiście nie pokazuje, bo nie można. Nie można. Nie wyraził zgody. Na chrzest wyraził, ale na nagrywanie nie. Zobaczcie, jakie dostałem prezenty od mojej pani trener. Zobaczcie, proszę bardzo. No added sugar, no palm oil. Oczywiście źle to powiedziałem, jeżeli chodzi o ten, o akcent. O akcent. Jak to Agnieszka się ale mówi? No added sugar. No added sugar. No added. Przepraszam, nie edit, nie added, tylko edit. No edit i zobaczcie, jeszcze dostałem kołkę zero. O tak, będę grzeszył. No w sumie kupiliśmy też dwulitrową dzisiaj, no ale taka jest na pewno. No tak, tutaj jest. Jak to miałem powiedzieć, Agnieszka, że profesjonalna pizzerinka przyszła? Tak, pizza girl. Pizza girl. Dobra, tu jest serek, cheddar. A, okej. Nie no, spokojnie, możesz mówić, Agnieszka. Zobaczcie, jest. Jest i ona. Pierwsza z pięciu. Pierwsza z pięciu. Co tutaj, Agnieszka, przedstawiaj. Co tutaj mamy? Na jednej stronie mamy tak. Dobrze, ser kozi i ser żółty. Dziękuję bardzo. Bo no widzę, nie, że tak... Dobra, generalnie jest to samo wszędzie, tylko się różnią serem. Nie, a jest salami... Ojej, i... jeszcze parmy... O, poczekaj, grano padano jeszcze. Grano padano. Grana. Co? Grana padana. Nie, na pół kosiego nie. Na pół kosiego, dlaczego? Bo ja nie mówię. Co? No. To zdejmiemy ci zaraz. Poczekaj. Dobra. No, zbliżę się. Już jesteśmy na zewnątrz. Poszliśmy na spacer. I oczywiście Laira. No, biega. Laira biega. Laira ciągle biega. Patrzcie na to. Jesteśmy gotowi na trzecie dziecko. Dokładnie. Jest Leo, jest Laira, jest Max. A widzisz, my mieliśmy zagwozdkę, co zrobić, dokładnie. Żeby trójka mogła jeździć. No to proszę bardzo, no nie trzeba wózka zmieniać. Marta, zobacz, trójka jedzie. Trójka jedzie, a jeszcze ja się zmieszczę. O kurczę. Mamy kolejny dzień, jedziemy teraz na wyprawę niedzielną. Tutaj poprawiam lustra, bo oczywiście dzieciaczki troszkę lubią sobie te lustra czasami tutaj poogarniać. Ja robię mleko, możesz potem nie pokazać. O, Olcia robi tam mleczko. Jedziemy na wyprawę, zobaczymy jeszcze gdzie, czy do jakiegoś parku, czy do Rozalina. Znaczy tam też jest park, ale zobaczymy po prostu, jeszcze nie wiemy. Pana też muszę widzieć dobrze. O. Ha, ha. Jesteśmy, słuchajcie, podjęliśmy decyzję, że idziemy do ogrodu. Już idziemy. Leo nie lubi stać. Do ogrodu Krasińskich? Tak. Krasińskich. Do ogrodu Krasińskich. Zobaczcie, Lairenia ma piękny strój. To jest małe cuda chyba, prawda? Małe cuda. Polecamy, bardzo mają fajne ciuszki. Kawę weź i idziemy. A ja mam jeszcze kawę, bo ja już nawet nie wiem. Trochę możesz dobić sobie, proszę. O. Tradycyjnie ona biegnie, po prostu biegnie przed siebie. W innych krajach są kraje, w których płaci się podatek od posiadania zwierzęcia. W Hiszpanii też? Tak, w Hiszpanii chyba i w Wielkiej Brytanii. Co? Ja dzieci? Pamiętam.
dzieci? Napiszcie w jakich, bo wy na pewno wiecie. Czy co? No w jakich krajach? Wydaje mi się, że Wielka Brytania od psa. Myślę, że Skandynawia, myślę, że Skandynawia. Nie, Wielka Brytania. A Skandynawia? Nie wiem, to akurat nie wiem. No w Skandynawii masz duże podatki, ale też dużo za to dostajesz, więc tak może być. W dmuchawce? Będziesz kopać w dmuchawce? A możesz też w rękę wziąć? To chodź, weźmiemy w rękę. Dmuchaj. Mocno. Tata zdmuchnie, zobacz. Tata zdmuchnie, patrz. Hej. Patrz, będę dmuchał. I wylądowaliśmy w gdańskim Barze Mlecznym. Bynajmniej nie jest on w Gdańsku, tylko w Warszawie. Ale jest niedaleko dworca gdańskiego i stąd pewnie nazwa. Jak Olcia ci smakuje ten kotlecik? No ja mam gołąbkę, już trochę spróbowałem. Bardzo pyszne. Lajna nie jest z nami, ogląda sobie oczywiście kokomelon, bo inaczej jakby nie robiła tego, to niestety no byłoby bardzo ciężko. Lajania stwierdziła, że ona chce iść do koników. O, tutaj. No i nie ma zmiłuj, ona musiała wyjść. Podchodziła w ogóle do koników i mówi: ruszaj, ruszaj, ruszaj. Konik. Konik. Konik następny, różowy. Nowa zabawa, rzucanie kamieniami. Bardzo fajnie, próbujemy. No może być i tu, próbujemy jakoś iść dalej, ale no nie idzie, no nie idzie nam to. Wzięliśmy sobie, kupiliśmy kawkę. Teraz Lajrenia zjada, o, trąba powietrzna. Lajra teraz je piankę z kawy, jakby ktoś pytał. Pianeczkę. Bardzo dobra pianka, prawda Lajra? Ja, ja. To jest na pewno jakaś mieszanka różnych rzeczy. A numery po prostu. Nie. Stoimy tutaj od pół godziny i ona w ogóle nas nie zauważa, nas nie ma. Ja tam chodzę za nią po prostu, żeby tam cały czas mieć oko na nią i tyle.